Siemano widzowie, w tym filmie pokażę Wam, jak wgrać mody na serwer Minecraft. W moim przypadku korzystam z hostingu serwerów minehost.pl. Pokażę Wam, jak wygląda ten hosting. Link do niego zamieszczam w opisie. Możecie tu zakupić serwer w wielu wariantach. Wszystko zależne, ile macie pieniędzy na taki serwer. Szczerze jest to opłacalne, ponieważ darmowy hosting taki jak Aternos ma zablokowane wiele funkcji, które tutaj są po prostu podstawą. Oglądajcie do końca, aby zobaczyć, jak wrzucić mody na serwer. Przechodzimy do ustawień serwera. Tu musimy upewnić się, że mamy zainstalowany silnik Forge lub Fabric, które obsługują mody. Wybieramy wersję gry oraz instalujemy silnik. Jeśli masz jakieś inne pliki, to zaznacz opcję przywrócenia ustawień fabrycznych. Zajmie to trochę czasu, ale musimy poczekać, aż uruchomi się serwer, aby stworzyły się foldery w plikach. Gdy nasz serwer się włączy, należy go wyłączyć. Teraz zabieramy się za mody. Szukamy opcji klient FTP. Tu mamy wszystkie dane, dzięki którym łączymy się z plikami serwera. Do tego polecam Wam pobrać program FileZilla. Bez obaw, nawet jeśli nigdy go nie używałeś, zaraz wyjaśnię Ci, jak się go używa. Jak widać, po uruchomieniu programu wystarczy przekopiować dane z panelu serwera do programu. Wszystkie wpisane, a więc łączymy się z plikami serwera Minecraft. Jak widzicie, to proste. Tu znajduje się folder mods, do którego wrzucamy mody. Ja przygotowałem kilka modów i zaraz coś tu wrzucimy. Wybiorę jakieś 3 mody. Wystarczy przeciągnąć je tak, jak widzicie na filmie, a one od razu wrzucą się do foldera, który wybraliśmy, klikając 2 razy na górze. Teraz wchodzimy do panelu serwera oraz go uruchamiamy. Może to potrwać kilka minut, ale bez obaw, to normalne. Jeśli nic nie pokaże się w konsoli, to zróbcie F5. Po odświeżeniu strony widać, że serwer jest już włączony. Teraz wchodzimy do Minecraft. Na mojej wersji gry mam zainstalowane kilka innych modów i zobaczcie sami, co pokaże mi się po próbie dołączenia na serwer. Nasze mody muszą być takie same jak te na serwerze oraz posiadać te same wersje. Usunę mody, które powodują błąd. I zobaczycie, że to zadziała. Teraz już bez problemu dołączę na serwer. Aby sprawdzić te modyfikacje, które dodałem, nadam sobie uprawnienia operatora w konsoli serwera, aby móc włączyć kreatywny. Jak mam już operatora, to już bez problemu mogę używać wszystkich komend. Modyfikacja na głowy mobów działa bez problemu. Nie ma żadnego błędu ani crasha gry. Tak samo mod na skrzynie, które biją po otworzeniu. Jeśli chcecie więcej poradników do Minecraft i więcej filmów na temat modów, to zostawcie komentarz i like. Do następnego, pozdrawiam.